Witam w 198 części audycji Voice of Freedom na antenie radia Enfala, w której pochyla się nad tekstem pod tytułem Manipulacje Naomi Klein. W przyszłości, jeśli powiesz studentowi lub dziennikarzowi, że popierasz wolny rynek i ograniczony rząd, istnieje ryzyko, że będą cię pytać, dlaczego popierasz dyktatury, tortury i władzę korporacji. Powodem takiej dezorientacji będzie książka Naomi Klein, Doktryna Szoku, jak współczesny kapitalizm wykorzystuje klęski żywiołowe i kryzysy społeczne. W bardzo krótkim czasie książka stała się Biblią XXI wieku dla wszelkich antykapitalistów. Posiada również mnóstwo pochwał od mainstreamowych recenzentów. Jest bardzo mało książek, które naprawdę pomagają nam zrozumieć obecne czasy, głosił The Guardian. Doktryna Szoku jest jedną z nich, piszący dla New York Times laureat Nobla z ekonomii Józef Stiglitz. Obwołał ją bogatym opisem politycznych machinacji powodujących wymuszenie niesmacznej polityki gospodarczej w krajach jej się opierających. Podstawowym argumentem Klein na to, że liberalizacja gospodarki jest zła, jest twierdzenie, że sukces można osiągnąć tylko stosując oszustwo lub przymus. W szczególności opiera się na kryzysach. Podczas klęski żywiołowej, wojny lub zamachu stanu ludzie są zdezorientowani, zagubieni i zajęci teraźniejszym przetrwaniem, przez co nie opierają się, pozwalając reżimom na liberalizację handlu, prywatyzację i zmniejszenie wydatków publicznych. Według Klein neoliberalna ekonomia przyszła wraz z huraganem Katrina, tsunami na południu Azji, wojną w Iraku i zamachami stanu w Ameryce Południowej w latach 70. jako okazją do wprowadzenia radykalnej wolnorynkowej polityki. Głównym czarnym charakterem tej historii jest Milton Friedman. Ekonomista, który zrobił więcej niż ktokolwiek inny w XX wieku dla popularyzacji idei wolnego rynku. Aby udowodnić swoje tezy, Klein wyolbrzymia kwestią reform rynkowych, często ignorując przy tym centralne wydarzenia i prawidłową chronologię. Myli libertarianizm z zupełnie różnymi koncepcjami korporacjonizmu i neokonserwatyzmu i przedstawia Miltona Friedmana jako jednego z najbardziej złowrogich myślicieli najnowszej historii. Głównym dowodem przeciwko Friedmanowi jest cytat z tekstu, który Klein nazywa jednym z jego najbardziej wpływowych esejów. Tylko rzeczywisty lub domniemany kryzys daje realne zmiany. Kiedy ten kryzys następuje, działania, które są podejmowane, zależą od pomysłów, jakie są wszędzie wokół. To, jak sądzę, jest naszą podstawową funkcją – opracować alternatywy dla istniejącej polityki, utrzymać je przy życiu i doprowadzić do sytuacji, w której staną się one politycznie nieuniknione. To właśnie Klein nazywa doktryną szoku. W niezbyt subtelnym, krótkometrażowym filmie na podstawie książki cytat ten pojawia się nad obrazami torturowanych więźniów. Cytat ten w rzeczywistości nie pochodzi z jednego z najbardziej wpływowych esejów Friedmana. Jest on z bardzo krótkiego wprowadzenia do przedruku książki Kapitalizm i wolność. I nie jest to uzasadnienie dla powodowania klęsk. Jest to po prostu niezaprzeczalny fakt, że ludzie zmieniają swoje myślenie wtedy, kiedy poprzednie doktryny zawiodły. Niekoniecznie z desperacji, ale muszą na gorąco kalkulować interesy. Friedman dostarcza wymowny przykład, który Klein już zapomina zacytować. Młodzi ludzie przyłączyli się do opozycji przeciwko wojnie w Wietnamie dopiero wtedy, kiedy sami byli zmuszeni ryzykować życie na innym kontynencie. Klein wybiórczo wybiera inne cytaty Friedmana w celu wspierania swoich tez. W mechanizmie potwierdzenia uznaje, że friedmanowska koncepcja tyranii status quo odnosi się do tyranii głosujących i że według niego kryzysy były potrzebne do ominięcia procesów demokratycznych. Ale Friedman mówił o czymś zupełnie innym. Odnosił to do żelaznego trójkąta polityków, biurokratów i grup interesu, przedsiębiorstw na przykład, którzy oszukują wyborców. Omawiając propozycję Friedmana, zredukowanie inflacji przez powstrzymywanie się od ingerencji rynkowych, Klein pisze: Friedman przewiduje, że prędkość, gwałtowność i zakres zmian gospodarczych
sprowokuje psychologiczną reakcję opinii publicznej, która ułatwi dostosowanie. Daje to wrażenie, że Friedman chciał zdezorientować ludzi przez cierpienie w celu przeforsowania swoich reform, ale cytując to w całości widać, że Friedman miał coś zupełnie innego na myśli. Jeśli rząd przeprowadzi atak na inflację w taki sposób, pisał, powinno to zostać opisane publicznie w bardzo szczegółowy sposób. Im społeczeństwo będzie lepiej poinformowane, tym łatwiej będzie mu się dostosować. Innymi słowy, jeśli wyborcy nie zostaną zignorowani i zdezorientowani, ale w pełni poinformowani o kolejnych etapach reform, będą w stanie się lepiej dostosować poprzez zmianę swoich konsumpcyjnych i handlowych zachowań. Zdanie Friedmana stoi w opozycji do roszczeń Klein. Chcąc ukazać istotę poglądów Friedmana, Klein obwinia go o różne zbrodnie popełnione na całym świecie. Przede wszystkim łączy go z brutalną dyktaturą wojskową Augusto Pinocheta w Chile w 1970, pisząc, że Friedman działał jako doradca chilijskiego dyktatora. W rzeczywistości Friedman nigdy nie pracował jako doradca i nigdy nie przyjął ani grosza zapłaty od chilijskiego reżimu. Nawet odrzucił dwukrotnie uznanie honoris causa od chilijskiego uniwersytetów, gdyż otrzymywały one środki publiczne, a on nie chciał być postrzegany jako popierający dyktaturę, którą uważał za straszną i podłą. Chicago Boys jedynie byli jakby mózgiem operacji, jakby inspiracją reform ekonomicznych, gospodarczych. Do tego Friedman nie spędził 6 dni w Chile na dawaniu publicznych wykładów, ale był tam na zaproszenie prywatnej fundacji. W czasie pobytu spotkał się z Pinochetem na około 45 minut i napisał potem do niego list, przedstawiając plan końca hiperinflacji i liberalizacji ekonomii. Udzielał takich samych porad też komunistycznym dyktaturom, włączając w to ZSRR, Chiny i Jugosławię. Klein wypacza ten związek poza wszelkie granice, twierdząc, że przewrót Pinocheta w 1973 był przeprowadzony w celu uzyskania swobody dla ekonomistów wolnorynkowych. Chicago Boys, jak zostali nazwani ekonomiści związani z Friedmanem, do przeprowadzenia swoich reform. To fałszywe powiązanie jest kluczowe do stworzenia wrażenia, że friedmaniści mają krew na rękach, gdyż najbardziej brutalny okres reżimu przyszedł zaraz po zamachu, ale wizyta Friedmana, od której według poglądów Klein rozpoczęła się prawdziwa transformacja, miała miejsce 2 lata później. Klein próbuje pogodzić jedno z drugim, zapominając o chronologii. To prawda, że wojsko Chile było początkowo odpowiedzialne za gospodarkę. Byli oni nastawieni korporacyjnie i paternalistycznie, ograniczanie wolności ludzi w celu zapewnienia im opieki. Co stało w sprzeczności do idei Chicago Boys? Siły lotnicze kontrolowały politykę społeczną, na przykład i blokowały reformy rynkowe do 1979. Takie podejście doprowadziło do galopującej inflacji, gdyż Pinochet z opóźnieniem przyłożył wagę do liberalizacji i dopiero później dał cywilom stanowisko w ministerstwach. Pinochet był pod wrażeniem ich sukcesu w zwalczaniu inflacji, więc dano im większą rolę. Klein mogłaby użyć prawdziwej chronologii do ataku na Friedmana i oskarżyć go za samą wizytę w dyktaturze, która torturowała swoich przeciwników, co jest powszechnym zarzutem wobec Friedmana, ale to jej nie wystarczyło. Aby znaleźć poparcie dla swojej głównej tezy, że liberalizm gospodarczy wymaga przemocy, musiała przedstawić swoją krytykę w taki sposób, aby wyglądało to, że tortury i przemoc były bezpośrednią konsekwencją pomysłów Friedmana. Klein widzi również friedmanowską ekonomię za wojnę w Iraku, za działania Międzynarodowego Funduszu Walutowego podczas azjatyckiego kryzysu gospodarczego w późnych latach 90. i za konfiskatę mienia rybackiego przez sąd Sri Lanki, który budował luksusowe hotele po śmiertelnym tsunami w 2005. Opisuje 576 stron swojej książki takimi plagami, ale dlaczego nie znajduje w niej miejsca, aby wspomnieć, że Friedman sprzeciwiał się wojnie w Iraku. Uważał, że fundusz
nie powinien się angażować w Azji i kategorycznie optował za zakazaniem wywłaszczania przez rządy nieruchomości, aby dać je prywatnym deweloperom. Klein cytuje z niektórych wywiadów, w których Friedman odnosił się do takich poglądów, ale odmawia odwołań do dłuższych pozycji Friedmana, które bezpośrednio podważają jej tezy. Chociaż Klein całkowicie myli się co do Friedmana, może mieć rację w swojej szerszej tezie, że liberalizacja jest łatwiejsza w czasach kryzysu i że istnieje bliskie powiązanie między liberalizacją gospodarki i przemocą polityczną. Ale to nie dziwi, to nie powinno dziwić, że ludzie uciekają się do takich rozwiązań przez wielu uważanych za skrajne, drastyczne, ekstremalne, kiedy są zagonieni w kozi róg, kiedy inne rozwiązania nie sprawdzają się, zawodzą. Jest prawdą, że wielu dyktatorów zliberalizowało swoje gospodarki w ostatnich latach i że niektórzy z nich torturowali swoich oponentów, ale jak silne jest to połączenie? Jeśli spojrzymy na statystyki wolności gospodarczej na świecie zgromadzone przez Fraser Institute, kanadyjski zespół ekspertów wolnorynkowych, znajdziemy tylko 4 gospodarki na świecie, które nie zostały zliberalizowane w ogóle od 1980 roku. Więc oczywiście reformy miały miejsce w różnego rodzaju krajach, ale statystyki wyraźnie pokazują, że większość klasycznie liberalnych reform miało miejsce w demokracjach, a nie dyktaturach. Klein nigdy nie wspomniała o szybkiej liberalizacji w demokracjach takich jak Islandia, Irlandia, Estonia czy Australia, gdzie reformy cały czas miały poparcie wyborców. Przypuszczalnie kraje te nie są ani niedemokratyczne, ani brutalne. Klein omawia również Brytanię pod rządami Margaret Thatcher, ale jedynie twierdzi, że Thatcher również opierała się na szoku i przemocy. Żelazna dama wygrała reelekcję w 1983, jak mówi Klein, ze względu na euforię spowodowaną zwycięską wojną o Falklandy. Nie podaje innego powodu, jakiemu pani premier zawdzięczała swoją popularność. Brytyjska gospodarka gwałtownie rozwijała się w tamtym czasie. W 1987 badania w British Journal of Political Science zanalizowały szczegółowo harmonogram zdarzeń i postrzeganie ich przez brytyjskich wyborców i wykazały, że torysi zyskali tylko 3 punkty procentowe dzięki wojnie. Zdecydowana większość zysków pochodziła z poprawy perspektyw ekonomicznych. Wojna o Falklandy z pewnością nie mogła za to odpowiadać. Dlaczego torysi 2 razy wygrali wybory, ani dlaczego lejborzysta Tony Blair musiał odwoływać się do Thatcher, żeby mieć szansę zwycięstwa. Naomi Klein zazwyczaj wyolbrzymia liberalizację gospodarczą, która została przeprowadzona przez brutalnych dyktatorów. Musi wykazać, że zainteresowanie Pinocheta reformami rynkowymi było typowe dla innych reżimów autorytarnych, gdyż jej główny złoczyńca Friedman mógłby mieć rację, kiedy mówił, że zaskakującą rzeczą w Chile było nie to, że rynek działał, ale że generał pozwolił na to. Więc Klein przywołuje dyktaturę z Argentyny w 1976 do 83. Opierając się na tych dwóch przykładach, głosi, że południowa część Ameryki Łacińskiej jest miejscem, gdzie urodził się współczesny kapitalizm. Nazywa nawet te kraje juntą Chicago Boys. Doradcy z Uniwersytetu w Chicago rzeczywiście byli w Argentynie, odkąd jest silny popyt na ekonomistów z Chicago. Odwiedzili oni wiele krajów, ale ich wpływ w Argentynie był ledwie zauważalny. Według indeksu wolności gospodarczej Instytutu Frasera w skali od 1, brak wolności do 10, nieograniczona wolność, Argentyna podwyższyła go nieznacznie od 3,25 w 1975 do 3,86 w 1985. Przez 10 lat. Jako alternatywę dla tych brutalnych neoliberalnych, w cudzysłowie, modeli Chicago Boys, Klein wymienia Szwecję od 5,62 w 1975 do 6,63 w 1985. Malezję, jedną z mieszanych gospodarek sterowanych, które Klein preferuje, od 6,43 do 7,13. Po rzekomym zastosowaniu idei Friedmana w Argentynie, krajowa gospodarka była mniej zorientowana rynkowo niż wszystkie wschodnioeuropejskie gospodarki komunistyczne, monitorowane przez Frasera, wliczając w to Polskę, Węgry i Rumunię. Ale to w Argentynie torturowano ludzi, więc w wizji Klein musiała być na dobrej drodze do wolnego rynku. Podstawiała te
elementy do tezy, by jej pasowały. Według listy Klein, Chiny są kolejnym krajem, który brutalnie narzucił friedmanowskie reformy. W tym przypadku przytacza ona historię masakry na placu Tiananmen w 1989 roku, twierdząc, że protestujący sprzeciwiali się przede wszystkim liberalizacji gospodarczej, a nie dyktaturze jednej partii. Według Klein, partia komunistyczna kierowana przez Deng Xiaopinga zaatakowała ich, żeby chronić program wolnorynkowy i wprowadzić jeszcze bardziej radykalne reformy, podczas gdy ludzie byli jeszcze w szoku. Gdyby ci studenci rzeczywiście protestowali przeciwko reformom gospodarczym, to nie mieliby się na co skarżyć w tamtym czasie. W rzeczywistości demonstrowali za wprowadzeniem demokracji, przejrzystości rządu i równości wobec prawa oraz sprzeciwiali się biurokracji i przemocy. Protestujący początkowo zgromadzili się, żeby opłakiwać byłego sekretarza generalnego Hu Yaobanga, jednego z najważniejszych chińskich reformatorów gospodarczych. Protesty szybko się rozrosły i objęły wszystkich, którzy żądali liberalnej demokracji, zarówno tych, którzy chcieli więcej reform gospodarczych, jak i tych, którzy chcieli ich mniej. Klein zrównuje ich ze sobą, zwracając uwagę tylko na część całego protestu. Chińscy urzędnicy stłumili demonstracje, ponieważ chcieli chronić władzę partii, a nie dlatego, że mieli zamiar liberalizować gospodarkę. Większość władzy to byli konserwatyści gospodarczy, którzy sceptycznie patrzyli na wolny rynek. Niektórzy nawet dla zasady odmawiali wizyt w chińskich strefach wolnego handlu. I wcale nie przyspieszono reform gospodarczych po masakrze, jak twierdzi Klein. Po raz pierwszy od ich rozpoczęcia zostały one wtedy wstrzymane. Najbardziej konsekwentny wolnorynkowiec w kierownictwie, sekretarz generalny Zhao Ziyang, został usunięty, ponieważ poparł protestujących, przez to resztę swojego życia spędził w areszcie domowym. Friedman spotkał się z nim w Pekinie w 1988 i napisał do niego list z poradami. Dla Klein jest to kolejny przykład spotkania z tyranem. Zhao rywalizował z premierem Li Pengiem, który naciskał na brutalne ataki na demonstrantów, a następnie próbował odrzucić reformy rynkowe i ponownie wprowadzić kontrolę gospodarczą. Konserwatyści obwiniali zamieszki za otwartość związaną z liberalizacją gospodarki, więc pozycja Denga w partii była osłabiona. Daleki od początku terapii szokowej plac Tiananmen o mało nie stał się końcem liberalizacji gospodarczej Chin. Klein pisze, że Tiananmen utorował drogę do radykalnej transformacji wolnej od strachu przed buntem, ale według statystyk Frasera Chiny faktycznie były mniej ekonomicznie otwarte w 1990 niż w 1985. Klein pisze, że Deng zreformował chińską gospodarkę w ciągu 3 lat następującej po krwawej rzezi. Jest to prawdą tylko wtedy, gdy następujące oznacza 3 lata później. Zaraz po represjach reformy złamały się i Deng rozpoczął liberalizację dopiero na wiosnę 1992, mimo że miał już 87 lat i był poformalnie na emeryturze. Jego południowa podróż była wyjazdem pełnym przemówień i zawierania kontaktów mających na celu ratowanie programu reform. Podróż ta nie była początkowo pokazywana w krajowych mediach, ponieważ były one kontrolowane przez rywali Denga. Deng był nawet zmuszony pisać swoje artykuły pod pseudonimem, aby uzyskać dostęp do prasy, ale ostateczny sukces odniósł dopiero zdobywając lokalne wsparcie i budując sojusze z prowincjonalnymi władzami, które popierały liberalizację. Dopiero wtedy prezydent Jiang Zemin bardzo niechętnie poparł reformy Denga. Aby pokazać, że radykalna liberalizacja gospodarki może mieć miejsce tylko w dyktaturach, Klein porównuje Chiny do demokratycznej Polski w latach 80. i wczesnych 90. W Chinach, gdzie państwo używało metod terroru, tortur i zabójstw, wynik był z punktu widzenia rynku pełnym sukcesem. W Polsce, gdzie był tylko szok kryzysu gospodarczego i gwałtownych zmian, ale nie było przemocy, skutki szoku w końcu opadły, a wyniki były o wiele bardziej dwuznaczne. I jeszcze raz, badanie ekonomiczne opowiadają całkiem inną historię. Według danych Frasera Polska w rzeczywistości przeprowadzała wtedy więcej reform i szybciej. W 1985 jej ekonomia była o wiele mniej wolnorynkowa, z 3,93 punktami przeciwko 5,11 w Chinach. W 1995 oba państwa miały po 5,3. W 2005 Polska wyszła na czoło z 6,83 do 5,9 w Chinach. Klein również wyolbrzymia elementy
wolnorynkowe wszędzie tam, gdzie może je powiązać z kryzysem, celowo. Pisze, że politycy wykorzystali huragan Katrina, żeby wprowadzić fundamentalistyczną wersję kapitalizmu w Nowym Orleanie, ale o fundamentalizm w jakiej kwestii chodzi? Wprowadzenie bardziej czarterowych szkół. Niezadowolona do przesady z natury tych zmian, Klein również rozciąga ich zakres. Pisze, że komitet szkolny chciał uruchomić 123 szkoły publiczne, a po huraganie uruchomił tylko 4. Natomiast liczba szkół czarterowych wzrosła z 7 do 31. Nie dodaje, że liczby te pochodzą z okresu bezpośrednio po huraganie, kiedy komitet szkolny działał znacznie wolniej, gdyż musiał ponownie otwierać zniszczone szkoły. Od września 2007 liczba szkół publicznych znów przewyższa liczbę czarterowych 47 do 44. Najdziwniejsza w tym wszystkim jest sugestia, że kryzysy powodują wolny rynek i ograniczony rząd, podczas gdy historia pokazuje coś całkiem przeciwnego. Kryzysy powodują nadmierne wydatki rozpasanego i rozrośniętego rządu, zadłużanie się kosztem przyszłych pokoleń, wojny są ich właściwie przedłużeniem, ich naturalną konsekwencją, kiedy w odpowiedzi na nie trzeba ratować się i przestać spłacać długi, chwytać się brzytwy z desperacji. I wojna światowa doprowadziła do komunizmu w Rosji. Kryzys gospodarczy dał nam nazistowskie Niemcy w radykalnej skrajności reakcyjnej, która musiała znaleźć kozła ofiarnego, którymi byli żydowscy bankierzy i przedsiębiorcy. Wojny i inne katastrofy są rzadko przyjazne dla wolności. Wręcz przeciwnie, politycy i urzędnicy państwowi często wykorzystują kryzysy jako pretekst do zwiększania swoich budżetów i uprawnień. Ale trudno o wielką wolność gospodarczą wśród mordów, zgliszczy i pożogi, wśród płomieni i stosów ciał, wśród osieroconych dzieci, wśród zdewastowanego mienia i wśród ubóstwa. Pewny wybitny ekonomista ujął to, tłumacząc swój sprzeciw wobec wojny w Iraku. Wojna jest przyjacielem państwa. W czasie wojny rząd zyskuje dodatkowe uprawnienia i robi rzeczy, w których normalnie miałaby prawa robić. Nie miałoby. Powiedział to oczywiście Milton Friedman, a wiadomo, że wojna w klasycznym ujęciu u Sun Tzu i u Clausewitza to przedłużenie polityki, to dalszy ciąg polityki przy użyciu bezpośrednich, konwencjonalnych metod. Friedman nie mylił się co do wojny w Iraku. Administracja Busha wykorzystała ten konflikt i wojnę z terroryzmem, aby drastycznie rozszerzyć kompetencje rządu federalnego i zwiększyć wydatki. Przeciwnie, Klein wskazuje USA po 9 listopada jako główną ilustrację swoich tez. Twierdzi, że ataki terrorystyczne dały administracji Busha możliwość realizacji pomysłów Friedmana poprzez korzyści w przemyśle obronnym i wojskowym, który zawarł nowe kontrakty na bezprecedensowe sumy. Klein nigdy jasno nie wyjaśniła, jak to mogło być związane z Friedmanistami. W świetle rzeczywistym Friedman zawsze podkreślał marnotrawstwo w wydatkach obronnych i niebezpieczeństwo dla politycznej wolności, jakie stwarza militaryzm. Według słów jego biografa Lany Ebenstein, w jakiś sposób Klein pomyliła ograniczony liberalny rząd Friedmana z korporacjonizmem, co się dzisiaj często zdarza, gdy państwowy kapitalizm zwany crony kapitalizm, kolesiowski, kompradorski czy kumoterski wypiera to pojęcie i wypacza, zastępuje. Jak widzi to Klein w Ameryce Busha, macie korporacjonizm, wielki biznes i wielki rząd połączone swą potężną mocą w celu regulowania i kontrolowania obywateli. Brzmi to jak zdrowa libertariańska krytyka, pod którą Friedman sam mógłby się podpisać. Ale Klein sądzi, że korporacjonistyczny styl rządzenia Busha jest szczytem kontrrewolucji zapoczątkowanej przez Friedmana i że zespół, który go zrealizował, jest friedmanowski do głębi, co jest zwyczajnym absurdem i sprzecznością. Więc nawet kiedy rząd USA łamie wszystkie zasady wyrażone w książkach Friedmana, Klein wini za to Friedmana.
jak zwykle chochołem do bicia, jak zwykle winnym wszystkiego jest kapitalizm, jest wolny rynek, którego w rzeczywistości nie ma i nie było. W jednym miejscu pisze o braku otwartości w irackiej gospodarce. Wszystkie te amerykańskie korporacje były w Iraku, aby skorzystać z rekonstrukcji będącej częścią ogromnego chaosu, za pomocą którego rząd USA tworzył swoje rynki na wojnie, eliminował konkurentów angażujących się w wyścigu, następnie odpłacał im za wykonaną pracę, przy zagwarantowaniu im środków na rozruch, wszystko na koszt podatnika. To mogłaby być doskonała friedmanowska krytyka o tym, jak rządy wzbogacają swoich przyjaciół kosztem konkurentów i podatników przede wszystkim. Gdyby nie wniosek zawarty dalej, krucjata szkoły chicagowskiej w końcu osiągnęła swój zenit w tym korporacyjnym New Deal. Najłatwiej buduje się zapożyczone pieniądze na kredyt. Najłatwiej rzekomo rozwija się, kiedy nie trzeba angażować się samodzielnie, kiedy ktoś nas w tym wyręcza. I najłatwiej bogaci się cudzym kosztem. Najłatwiej zapożycza się. Najłatwiej wreszcie tworzy się rzekome bogactwo i dobrobyt za cudze pieniądze podatników, którymi się ich przekupuje, które się im później hojnie ofiarowuje z pompą w różnych udogodnieniach socjalnych. Dla Klein finansowanie korporacji z pieniędzy podatników jest szczytem chicagowskiej rewolucji wolnorynkowej. Pomysł ten sugeruje, że Milton Friedman lubi korporacje, więc jeśli rząd daje korporacjom kontrakty, subsydia, ochronę i przywileje, to musi być ideologia friedmanowska. Czasami wydaje się, że według Klein każda polityka jest friedmanowska, jeśli tylko zaangażowane są w nią prywatne firmy. Ale trudno znaleźć ekonomistę, który by z większą niż Friedman wytrwałością ostrzegał przed tym, jak to korporacje i kapitaliści spiskują przeciwko społeczeństwu w celu uzyskania specjalnych przywilejów, jak wchodzą w konszachty polityczne z państwem w zamian za różne profity, przywileje, progi kapitałowe, subsydia, cła w zamian za ograniczenie konkurencji, w zamian za przywileje monopolistyczne, w zamian za łapówki i poparcie w wyborach. Jak pisał Friedman w związku z tym w 1978, wielkie korporacje w ogóle nie bronią wolnej przedsiębiorczości, wręcz przeciwnie, one są jednym z największych zagrożeń dla niej przy kumulacji kapitału. Każdy biznesmen jest zwolennikiem wolności dla każdego innego, ale kiedy dotyczy to jego osobiście, to sprawa wygląda inaczej. Zawsze będzie chciał mieć taryfę, aby chronić się przed konkurencją z zagranicy. Będzie żądał specjalnych ulg i przepisów podatkowych. Będzie żądał dotacji. Tymczasem na wolnym rynku ich rola zupełnie maleje, niknie, ogranicza się do służalczości, nie dyktatory. Staje się po prostu zignorowana i zastąpiona pokornym wypełnianiem poleceń i zaspokajaniem potrzeb konsumentów, a permanentna rywalizacja z konkurencją wymusza rozwój innowacyjności, przedsiębiorczości i przede wszystkim wolności. W przypadku braku poważnych argumentów przeciwko wolnemu rynkowi zostaje nam przyjąć całkiem rozsądną krytykę Klein dotyczącą tortur, dyktatur, korupcji i państwa korporacyjnego. W istocie jej książka mówi, że friedmanowska idea ograniczonego rządu jest zła, ponieważ rządy są niekompetentne, skorumpowane i okrutne. Jeśli to jest największy problem, to z pewnością Friedman nie ma z tym nic wspólnego i miał całkowitą rację. Powiem, to państwo jak zwykle jest wrogiem i to ono jest problemem. Nie inaczej. Nie rynek, nie wolność, nie kapitalizm. W żadnym wypadku. I to jest oczywiście znowu bicie w chochoła i poszukiwanie kozła ofiarnego tam, gdzie go nie ma. Bardzo dziękuję.